Cześć, o tym jak ważny jest VPN i dlaczego warto go używać, chyba nie muszę się już powtarzać. Jeżeli jednak dalej się zastanawiasz, odsyłam Cię do moich wcześniejszych materiałów. Link zostawię w opisie i w proponowanych. A, i zapraszam na Discorda. Tworzy się fajna społeczność, która nie tylko skupia się na MikroTiku. Dzisiejszy materiał przedstawia konfigurację MikroTika z NordVPN-em za pomocą IKE w wersji drugiej. W następnej części przygotujemy konfigurację MikroTika z ProtonVPN-em. Zaczynamy od wybrania serwera, z którym chcemy się połączyć. Przechodzimy na stronę Norda i wybieramy serwer. Zapisujemy go na razie gdzieś na boku. W kolejnym kroku musimy zaimportować certyfikat root CA od NordVPN-a. Pobieramy certyfikat i za pomocą drag and drop wrzucamy do files na MikroTiku. Przechodzimy na certyfikaty i wybieramy import. Nazwę podajemy dowolną, file name wskazujemy wcześniej dodany plik. Z bocznego menu wybieramy IP, IPsec, przechodzimy na zakładkę Profile i dodajemy nowy wpis. Name podajemy dowolnie. Hash algorytm wybieramy SHA-384. Encryption algorytm zostawiamy samo AS-256. DH group zostawiamy na mod 3072. NAT-T pozostawiamy zaznaczone. Nie każdy model MikroTika wspiera wszystkie rodzaje szyfrowania. Proponowanych masz link do oficjalnej strony producenta, warto przed zakupem sprawdzić, co wspiera MikroTik. Przechodzimy do kolejnej zakładki i dodajemy nowy wpis. Standardowo pole name uzupełniamy dowolnie. Out algorytm wybieramy SHA-256. Encryption algorytm wybieramy AS-256. PFS group zmieniamy na NAN. Dodajemy group z samą nazwą NordVPN. Następnie konfigurujemy IPsec policy. Zaznaczamy template. Przy SRC adres, zostawiając same zera, tunelujemy wszystko przez VPN-a, ale możemy także sterować ruchem za pomocą mod config. Destination adres zostawiamy same zera. Group wskazujemy NordVPN. Action na encrypt. Proposal także na NordVPN. Przechodzimy na mod config, w którym możemy sterować, jakie podsieci, czy też konkretne adresy IP mają lecieć przez VPN-a. Odznaczamy responder. Mod config korzysta z source address list utworzonym na firewallu. Przechodzimy na IP, firewall, address list i tworzymy nową listę. Ja używam domyślnej adresacji 880/24. Wracamy do konfiguracji IPsec-a i wybieramy listę local. Przechodzimy do ustawień PIR-a. Adres podajemy wcześniej skopiowany. Profil wskazujemy na NordVPN. Exchange Mode wybieramy IKE w wersji drugiej. W ostatnim kroku musimy skonfigurować Identity. PIR wskazujemy na NordVPN, out method EAP, EAP method MSChub w wersji drugiej, username i password kopiujemy z panelu NordVPN.
modconfig wskazujemy na NordVPN. Generate policy, port strict. No dobra, to teraz sprawdźmy, jak to działa. Wybrałem niemiecki serwer i z takiego adresu IP powinienem wychodzić. Tak jak wspominałem wcześniej, za pomocą modconfig i connectionmark możemy dokładniej sterować ruchem. Załóżmy, że adres 192.168.88.233 może korzystać z VPN-a, a inne komputery w sieci już nie. Przechodzimy na IP, firewall, adres list i dodajemy nową listę, ale tym razem tylko z jednym adresem IP. Przechodzimy na mangle i dodajemy nową regułę. Chain ustawiamy na pre-routing, w source address list wskazujemy nową listę, w action mark connection z opisem NordVPN. Teraz dostęp do VPN-a będzie miał tylko jeden adres IP.